Prawdziwki, dzisiaj kupione w Krakowie, ale rano, a wieczorem smażone w Lublinie. Kupiłem na kleparzu, na targu, bo nie miałem żadnej szansy przez cały dzień pracy tego samemu nazbierać. Tych grzybów, rozmaryn, czosnek na maśle zesmażone, aż ten tłuszcz się tak skrystalizuje, bez żadnej soli, bez niczego do tego momentu. Teraz kładziemy na taki chleb, który zresztą też kupiłem w Krakowie w hotelu starym. Oni tam robią taki świetny chleb na zakwasie. Dajemy właśnie na to te grzyby. Taka grzanka powstaje. Można też robić oczywiście taką grzankę na przykład z gryla czy z kuchni, jeżeli ma się inne pieczywo, ale to akurat świetne będzie do tego w takiej postaci. Tak, i to zużywamy w całości. Wylewamy ten tłuszcz. Do tego dajemy trochę soli Maldon, prawda? O. I trochę tego. Proszę bardzo. Pieprz, ale tu go nie mam, to za chwilę go podamy. Natomiast pijemy to, będzie to świetnie z okowitą pils. To jest po prostu super zestawienie, bo ono ma taki lekko, będąc bardzo stabilnym, zrównoważonym produktem, ma taki lekko owocowy finish. Troszkę tak jakbyśmy dali tutaj, nie wiem, Sauvignon, a nie Chardonnay. I to trochę tak zaiskrzy z tym winem. Można polać jeszcze paradoksalnie świeżą oliwą, mimo że to jest głównie w maśle. Nie boję się takich połączeń dwóch zupełnie sprzecznych rodzajów tłuszczu, właśnie masło i oliwa. One czasami świetnie grają, po prostu na przykład w takim zestawieniu jak tutaj. To będzie absolutnie wybitne. O, smacznego.